Partie podsumowują kampanię wyborczą. Ta kampania była trochę za mało agresywna. 15 tysięcy zgranych, 50+. Zgrani będą znani. Zostań twarzą zgranej rodziny. 6. Festiwal Muzyki Fryderyka Chopina. Drugiego dnia zdobywca Grammy jako jedyny Polak tą nagrodę otrzymał Włodek Pawlik. Kronika Lubuska, Łukasz Chybiński, dzień dobry. U schyłku kampanii wyborczej sondaże na pierwszych miejscach plasują Platformę Obywatelską. To duży sukces, podkreślają działacze PO i zaznaczają, że jest to zasługa merytorycznej kampanii, którą prowadzili w ostatnich kilku tygodniach. Platforma zachęca do stawienia się w lokalach wyborczych i liczy na potwierdzenie prognoz w niedzielny wieczór. Platforma Obywatelska podsumowuje kampanię z podniesioną głową. Jesteśmy dużo, wielką zieloną górą. Nie tylko z powodu korzystnych dla niej sondaży, ale także z racji postawy fair play wobec pozostałych ugrupowań. Ta kampania była trochę za mało agresywna, ale z drugiej strony to jest też to, że wszyscy staramy się dużo rozmawiać z ludźmi. Tutaj agresja nie jest pożądana, a z drugiej strony ludzie też mówią często, że tak naprawdę w tym całym życiu politycznym to brakuje im trochę stabilizacji. Platforma postawiła na kontakt z ludźmi. Kandydaci opuścili biura i billboardy po to, by u źródła dowiedzieć się, co społeczeństwu leży na sercu. Tak było między innymi na targowisku przy ulicy Owocowej. Platforma Obywatelska starała się dotrzeć do mieszkańców, przedstawiając nasz program, przedstawiając również nasze osiągnięcia. Chcemy, żeby mieszkańcy wybrali sprawdzonych liderów samorządowych, kompetentnych profesjonalistów. Tak siebie prezentowaliśmy i chcemy z takim również hasłem wygrać. Bezpośredni kontakt mógł być nie do końca zrozumiały, bo ze względu na czekające nas połączenie miasta z gminą, nie wszyscy wiedzą, że w Zielonej Górze i tak się odbędą wybory. Dla przypomnienia, w niedzielę wybieramy władzę województwa. Dyskusja była raczej wyważona, jednak każde z ugrupowań starało się pozytywną kampanią przekonywać do siebie. Proszę zauważyć, że właściwie chyba nie było żadnego procesu w trybie wyborczym w tym czasie, co jest rzeczywiście rzadkością. Głosuje miasto, a także gmina. Janina Kałuża zauważa, że ostatnie wybory samorządowe na terenie gminy cieszą się dużym zainteresowaniem, stąd również powinna dopisać frekwencja. Zauważyłam, że ludzie z uśmiechem przyjmują te ulotki i mówiłam, zapraszamy na wybory bez względu na opcje, jak Państwo uważacie, ale jednak powinniśmy iść do tych wyborów. Nikt nie mówił, nikt nie zamykał drzwi, także uważam, że gmina jest, była gmina, znaczy dotychczasowa jeszcze gmina jest przygotowana do wyborów. Przypominamy, wybory odbędą się w najbliższą niedzielę. Lokale wyborcze będą czynne od godziny 7 do 21. Spośród kandydatów z 11 list do Sejmiku Województwa z Okręgu Zielonogórskiego dostanie się 6 radnych. To była kampania pozytywna i merytoryczna. Prawo i Sprawiedliwość podsumowuje dotychczasowe działania w kampanii wyborczej. Kandydaci byli obecni na północy i południu regionu. Pojawiło się sporo publikacji wyborczych, w tym cykliczna gazeta. Największy atut kampanii, zdaniem działaczy Prawa i Sprawiedliwości, to zorganizowana w Zielonej Górze konwencja programowa oraz wyjście z programem wyborczym do społeczeństwa. To przygotowanie do ostatniej w tej kampanii wyborczej konferencji Prawa i Sprawiedliwości. Kandydaci do Sejmiku Województwa w towarzystwie parlamentarzystów podsumowali kampanię. Jak zaznaczył szef lubuskich struktur Prawa i Sprawiedliwości Marek Ast, kampania miała pozytywny wydźwięk. Prowadzona była w sposób otwarty do wyborców i konkurentów politycznych. Jej przesłaniem było hasło równe szanse dla wszystkich. To jest właśnie gwarancja realizacji programu, który zapowiedzieliśmy. Programu równych szans, zrównoważonego rozwoju. Programu, z którego wyborcy będą
będą nas rozliczać. Robert Paluch, kandydat do Sejmiku Województwa i szef sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, zaznaczał, że partia stara się słuchać Polaków. Udało się dotrzeć do mieszkańców poprzez rozprowadzanie na terenie całego województwa gazetki wyborczej. Kandydaci spotykali się z mieszkańcami na północy i południu regionu, a co najważniejsze, byli aktywni na wszystkich szczeblach samorządowych. Prawo i Sprawiedliwość jako jedyna partia zarejestrowała we wszystkich powiatach, we wszystkich okręgach swoje listy, również kandydatów wielu na wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lider listy numer 4 z okręgu obejmującego Zieloną Górę, Wojciech Perczak, podkreślał, że równie skuteczna w przypadku Prawa i Sprawiedliwości okazała się kampania plakatowo-billboardowa. Teraz to jest taki moment łapania każdej okazji, żeby ludziom coś wręczyć, żeby zahaczyć. Jeżeli ktoś zechce rozmawiać, to porozmawiać. Wśród kandydatów Prawa i Sprawiedliwości do Sejmiku Województwa znaleźli się również zielonogórscy radni. Podczas tej konferencji radna Eleonora Szymkowiak miała spore pretensje do szefa struktur o to, że nie została oficjalnie zaproszona na to spotkanie. Szybko doszło jednak do porozumienia, a radna zabrała się za pomoc w rozdawaniu publikacji wyborczych. Prawo i Sprawiedliwość, najważniejsze. Bożena Ronowicz, zielonogórska radna, podczas podsumowania kampanii zwróciła uwagę na to, jak inne partie zachęcają wyborców do głosowania. Jest duże parcie na pozostanie przy władzy. Zaczynają wykorzystywać środki publiczne. Myślę tutaj o środkach Unii Europejskiej i środkach samorządowych na prowadzenie kampanii wyborczej. Kandydaci Prawa i Sprawiedliwości na jutro planują jeszcze spotkania z wyborcami, głównie w okolicach ratusza. Optymalne wykorzystanie środków unijnych to temat ostatniej wyborczej konferencji Komitetu SLD Lewica Razem. Kandydaci Lewicy zaznaczają, że tylko uproszczenie procedur związanych z dostępem beneficjentów do pieniędzy unijnych jest w stanie przyspieszyć rozwój regionu. Jak zaznaczają kandydaci, pieniądze unijne trzeba dobrze inwestować, a nie bezmyślnie wydawać. Ulotka z wizerunkiem marszałka województwa była ciekawostką podczas konferencji Komitetu Wyborczego SLD Lewica Razem. Tak, zielona kraina szczęśliwości i czarna dziura niemocy. Kandydaci wskazywali, że ta publikacja wydana za publiczne pieniądze przez wyborców może być odebrana w różny sposób. To się czyta jak ulotkę wyborczą. To 10. konferencja tematyczna kandydatów SLD do Sejmiku. Po takich tematach jak gospodarka, edukacja, inwestycje w infrastrukturę, pora na optymalne wykorzystanie pieniędzy unijnych. Inwestowanie, a nie bezcelowe, bezsensowne niekiedy wydanie tych pieniędzy. SLD zaznacza, że kolejna perspektywa finansowa na lata 2014-2020 to ostatnie tak duże pieniądze, które napłyną do Lubuskiego. Zdaniem Edwarda Fetko, aby je dobrze zagospodarować, należy je mądrze zainwestować, a nie bezmyślnie wydawać. Powinniśmy usprawnić procedury aplikowania środków unijnych w nowej perspektywie finansowej. I to z kilku powodów. Po pierwsze, że naprawdę tych pieniędzy jest zdecydowanie więcej, że dostępność do nich będzie trudniejsza i to dla różnych beneficjentów. Lider listy SLD Lewica Razem w okręgu numer 4. Tomasz Wątor zaznacza, że w ostatnim czasie Lubuskie spadło w rankingach, które monitorują, jak dany region radzi sobie z zarządzaniem pieniędzmi unijnymi. Wskaźniki spadły. No jeżeli zajmujemy 9., 10. miejsce w kraju, jeżeli zajmujemy przedostatnie miejsce w kraju, mówimy tutaj o wnioskach o płatność, mówimy tutaj o podpisywaniu umów, no to jest źle, to jest bardzo źle. Lewica chce również, aby większa pula unijnych dotacji trafiała do lubuskich szkół, szczególnie tych w mniejszych miejscowościach. Priorytetem ma być również szkolnictwo zawodowe. Trudno mówić o tym, że przygotowujemy dobrze młodzież do wykonywania zawodu, jeśli nasze szkoły niestety nie zawsze są dofinansowane, bo samorządy po prostu nie zawsze na to stać. Swoją kampanię wyborczą SLD podsumowuje jako merytoryczną i otwartą. O szczegółach kampanii SLD w dzisiejszym powiększeniu gościem będzie poseł Bogusław Wątor. Lubuszanie mają dość zabetonowanej sceny politycznej. Takie wnioski płyną ze spotkań kandydatów Twojego Ruchu z mieszkańcami regionu. Liderzy list dziś dzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat kampanii wyborczej. Nie zabrakło odniesień do pomysłów i programów wyborczych innych ugrupowań. Twój Ruch stawia głównie na nowe twarze w polityce, a świeże spojrzenie na region ma się przełożyć na dynamiczny rozwój.
Poseł Maciej Mroczek w towarzystwie trzech kandydatów do sejmiku lubuskiego. Zdaniem posła ta słaba frekwencja działaczy Twojego ruchu podczas spotkania z dziennikarzami to najlepszy dowód na to, że cały czas pracują oni w terenie i spotykają się z wyborcami. Spotkaliśmy się z setkami osób. Twój ruch, podobnie jak pozostałe ugrupowania, podsumowuje kampanię wyborczą. Kandydaci dzielą się swoimi refleksjami z licznych spotkań z mieszkańcami regionu. Jak zaznacza Mroczek, lubuszanie coraz częściej narzekają na zabetonowaną scenę polityczną lubuskiego i brak świeżości w sejmiku. Stąd pomysł Twojego ruchu na tak zwaną dwukadencyjność. Nie tylko stanowisk samorządowych, ale również poselskich, również senatorskich, tak aby dać możliwość innym, wielu innym młodym, szczególnie uzdolnionym politycznie, ale też i merytorycznie osobom szansę w świecie polityki. Twój ruch w sejmiku stawia głównie na jak najlepsze wykorzystanie pieniędzy unijnych. Zdaniem kandydatów miliardy z Brukseli powinny trafić bezpośrednio do Lubuszan. Skorzystają na tym małe i średnie przedsiębiorstwa. Główny nacisk oczywiście na wykorzystanie funduszy unijnych zdecydowanie. To, żeby one trafiły w końcu do tych osób, do instytucji, do firm, które rzeczywiście mogą pomnożyć te pieniądze. Lider listy Twojego ruchu w okręgu numer 4, Tomasz Łagódko, odniósł się również do wczorajszej konferencji SLD w sprawie kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim. Jak zaznaczył, owszem, kierunek lekarski jest priorytetem, ale najpierw należy wyprowadzić Uniwersytet Zielonogórski z długów. Uniwersytet jest zadłużony, gdzie on zwalnia naukowców, gdzie wyprzedaje grunty i budynki i my jeszcze zastanawiamy się nad tym, jak zrobić najbardziej kosztowny z wszystkich wydziałów wydział. Twój ruch apeluje do wyborców o udział w niedzielnych wyborach. Jestem widoczny, równa się jestem bezpieczny. Matematycznie równanie proste i jak najbardziej prawidłowe. Literacko lub plastycznie ująć te słowa jest już zdecydowanie trudniej, ale problemu nie mieli z tym uczniowie szkół podstawowych w Zielonej Górze. Dziś najlepsze prace, jakie wzięły udział w konkursie w kampanii edukacyjnej Jestem widoczny, jestem bezpieczny, dotyczącej korzystania z odblasków, otrzymały wyróżnienia. Jury musiało ocenić ponad 230 prac. Przez ręce jurorów przeszło dokładnie 236 prac. Dzieci chętniej malowały i rysowały, oddając istotę kampanii edukacyjnej często w nietuzinkowych zarysach graficznych. Wielu uczestników skłoniło się ku sztuce pisanej. Wiersze patetyczne, ale także te bardziej żartobliwe, doskonale działają na wyobraźnię. Propagujemy wśród dzieci noszenie odblasków i oczywiście mówimy na temat zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Każdego roku ogłoszone są konkursy. Najczęściej są to konkursy plastyczne, ale w tym roku ogłosiliśmy również konkurs literacki dla dzieci z klas od 1 do 3. I tematem oczywiście przewodnim zawsze konkursów jest odblask. Kampania Jestem widoczny, jestem bezpieczny odbyła się już po raz szósty. Ale pracy nad świadomością dbania o własne bezpieczeństwo, nie tylko przy pomocy odblasków, starczy jeszcze na kilka pokoleń. Propagowanie tego bezpieczeństwa jest jak najbardziej zawsze pożądane i nigdy za dużo nie ma. Właśnie wśród tych młodych ludzi, którzy będą później rośli i oczywiście będą mogli bezpiecznie poruszać się po ulicach Zielonej Góry i nie tylko oczywiście. W działania związane z kampanią angażuje się Policja, Fundacja Bezpieczne Miasto, a także władze Zielonej Góry. Chcielibyśmy, aby właśnie te zasady bezpieczeństwa od najmłodszych lat były już wdrażane i ten konkurs się cieszy coraz większym powodzeniem. W tym roku i literacki, i rysunkowy, ilość dzieci, która wzięła udział w tym konkursie, jest imponująca. Mamy również konkursy dla przedszkoli w zakresie bezpieczeństwa, czyli to, na czym nam najbardziej zależy, żeby wszystkie dzieci na drodze, w domu, w szkole czuły się bezpiecznie. Nagrody wręczono laureatom, a także wyróżnionym. Wśród uczniów z klas 1 do 3 komisja nagrodziła Kacpra Walczaka, Julię Jączak, Agnieszkę Jędrzejko i Bożenkę Wojtkowiak. W grupie starszych uczniowie mieli do wyboru stworzenie komiksu lub plakatu promującego noszenie odblasków. W tej kategorii najlepsze prace przygotowali Alicja Mulczyńska, Michał Urbański i Bartosz Ptasznik. Miasto dziękuję policji za bezpieczne winobranie z rąk prezydenta Janusza Kubickiego oraz wiceprezydent Wiolety Haranźlak, komendant Andrzej Kostka, a także 8 zasłużonych funkcjonariuszy otrzymało specjalne podziękowania i nagrodę za wzorową pracę podczas Święta Zielonej Góry. W ratuszu podkreślano znaczenie bezpieczeństwa, którego utrzymanie dzięki współpracy miasta i policji w przyszłości ma być zdecydowanie łatwiejsze. To, co zrobiliście w tym roku, było dla mnie na pewno
czymś miłym. Współpraca z policją jest dobra i trzeba ją kontynuować, trzeba rozszerzać, tak abyśmy się wszyscy czuli bezpiecznie, bo to chyba jedna z podstawowych potrzeb każdego z mieszkańców, aby czuć się w mieście swobodnie, bezpiecznie i nie bać się wychodzić na ulicę. Policja co roku w trakcie winobrania pomaga miastu, aby porządek i ład był zachowany. Ja myślę, że w tym roku wszyscy byliśmy zadowoleni z pracy policji i chcemy w ten sposób zawsze symbolicznie podziękować, wręczając dyplomy, ale nie tylko i wyłącznie dyplomy, ale również nagrody finansowe dla funkcjonariuszy, których wytypował komendant miejski policji. Więc myślę, że to taki dobry zwyczaj, aby tym, którzy nam pomagają, również dziękować. Funkcjonariusze w każdym momencie pracują z należytym zaangażowaniem, reagujemy na wszystkie wykroczenia. Ten rok pod tym względem był o tyle inny od poprzednich, że tych wykroczeń, interwencji było o wiele więcej, ale wszystkie przeprowadzone skutecznie i mamy zwrotną informację od mieszkańców Zielonej Góry, że czuli się bezpiecznie i że ich zdaniem zabezpieczenie było wzorowe. Tegoroczne nagrody prezydenta są wyrazem uznania dla naszej pracy pracowników Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze za zaangażowanie, ponad normatywne zaangażowanie w zabezpieczenie imprezy masowej. Jest to bardzo miły akcent ze strony samorządu. Winobranie pochłania mnóstwo sił i środków co roku. Potrzeby w zakresie bezpieczeństwa przy tej tylko imprezie z każdym rokiem są coraz większe. I tym bardziej jest nam miło, że samorząd dostrzega nasze zaangażowanie. Program Zgrani 50+ ma już 15 tysięcy członków. Tylu zielonogórzan powyżej 50 roku życia posiada kartę upoważniającą do korzystania z ponad 100 promocyjnych usług na terenie całej Zielonej Góry. Partnerów ciągle przybywa. Organizatorzy programu lojalnościowego w celu popularyzacji i dalszego rozwoju projektu ogłosili casting na twarze zgranej rodziny. Zachęcamy wszystkie zielonogórskie rodziny. Ogłaszamy teraz taki konkurs. Czas do 21 listopada. Zgrani będą znani. Zostań twarzą zgranej rodziny. To jest konkurs, który dedykujemy zielonogórskim rodzinom. Zależy nam na tym, żeby rodziny się zgłaszały, żeby wysyłały swoje zdjęcia. A myślę, że gra jest warta świeczki, bo będzie zwycięzca dostanie profesjonalną sesję zdjęciową dla swojej rodziny. Ważne też jest to, że zostanie jakby twarzą kampanii reklamowej zgranej rodziny. Tak? Zależy nam na tym, żeby identyfikowały się zielonogórskie rodziny z naszym programem, żeby było widać, żeby to było takie bardzo naturalne. Zdjęcia muszą być wysyłane do nas, bądź osobiście dostarczane do głównego biura w ratuszu, bądź też mailowo na adres konkurs@zgranarodzina.pl. Ważne jest, żeby to była rodzina uśmiechnięta, zgrana, sympatycznie z pomysłem przedstawiona na zdjęciu. Dobrze by było, i to jest też dodatkowo punktowane, jeżeli w tle jest Zielona Góra, bądź charakterystyczne znaki Zielonej Góry. I fajnie by było, jakby ktoś wpadł na jakiś taki niekonwencjonalny pomysł, żeby to było z pomysłem, z takim powiedzmy sobie zamysłem, ze zgraniem, z uśmiechem, i to będzie właśnie komisja oceniała. Już po raz szósty Sulechów będzie gospodarzem Festiwalu Muzyki Fryderyka Chopina. Słuchaczy uczestników gości kalwiński zbór, który słynie z doskonałej akustyki. Poprzednimi laty mieliśmy szansę posłuchać tu interpretacji Chopina w wykonaniu Leszka Możdżera czy Stanisława Drzewieckiego. Tym razem równie fascynujące postacie światowej sceny muzycznej, Krzysztof Jabłoński i Włodzimierz Pawlik. Przy tym fortepianie, który dumnie pręży się na sali koncertowej Sulechowskiego zboru, Chopin pewnie nie siedział. Niektórzy biografowie za to twierdzą, że o Sulechów zahaczył w drodze do Berlina. I odwiedził Sulechów. Nocował tutaj, może zagrał jakiś mały recital. Czy tak było, tak do końca nie wiemy. Natomiast przylgnęło do Sulechowa ta wizyta Chopina. I teraz tak, jeszcze Kuba ma kupić takie lampy, te wiesz, te takie papierowe. Po latach tradycję wskrzesił Sulechowski Dom Kultury, organizując Festiwal Muzyki Fryderyka Chopina, którego w tym roku mamy już szóstą odsłonę. Liczymy na uczestników, do których głównie skierowany jest festiwal, czyli do uczniów średnich szkół muzycznych z województwa lubuskiego, ale też nie tylko.
No i mamy nadzieję, że jak zwykle przybędą do nas studenci, między innymi z Anglii, z Niemiec. Pojawią się również znakomici profesorowie i goście. 28 listopada koncert da Krzysztof Jabłoński. To jeden z najmłodszych laureatów Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina w Warszawie, a drugiego dnia zdobywca Grammy jako jedyny Polak tą nagrodę otrzymał Włodek Pawlik. Mistrzowie na warsztat wezmą preludia Chopina. W warsztatach i wykładach melomani będą mieli okazję wziąć udział w siedzibie Domu Kultury, natomiast koncertowa muzyka zabrzmi w kalwińskim zborze. Sala jest piękna, duża, jedna chyba z lepszych w Lubuskim. Oczywiście ma bardzo dobre nagłośnienie, oświetlenie. No cóż można powiedzieć, no nadaje takiej dużej rangi. Uczta z muzyką Chopina potrwa od 27 do 30 listopada. Ruszaj się, bo zardzewiejesz. To motto, którym od lat kieruje się Mieczysław Wojecki, nauczyciel akademicki, podróżnik, regionalista i autor publikacji na temat turystyki. To ono zawiodło go do Grecji, której kultura na wiele lat stała się jego pasją. Dziś studenci, przyjaciele i środowisko akademickie odwiedziło wystawę, którą Mieczysław Wojecki kończy karierę naukową w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie. O kim mówią strofy te? To zapewne małe Miecio, zdolne dziecko od Wojeckich. Uwaga, tu, z tym, że te refreny nie muszą być rymowane, nie? Poezją i prozą postawili kropkę nad i goście dzisiejszego spotkania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie. W ten sposób Mieczysław Wojecki kończy swoją przeszło 40-letnią karierę jako nauczyciel i wykładowca akademicki. Specjaliści od turystyki, naukowego i pedagogicznego dorobku gratulowali znajomi sprzed lat. Oboje jesteśmy geografami. Oboje kończyliśmy tą samą uczelnię w Gdańsku. Uniwersytet Gdański. I przyjaciele. Po prostu mamy tą samą duszę. I ten sam sposób myślenia. Mieczysław Wojecki to podróżnik i regionalista, przewodnik i pilot. Autor ponad 50 publikacji o tematyce turystycznej. Bynajmniej nie gołosłowny, bo pieszo pokonał całą Polskę, a Grecję zjechał rowerem. Człowiek, który żyje tym, co robi, i to mu rzeczywiście dodaje wigoru. I myślę też, że ta sentencja, która jest na zaproszeniu, że kto chodzi pieszo przez życie, ten się czuje znakomicie, całkowicie potwierdza to, co do tej pory powiedziałem o nim. Takich ludzi więcej. Po prostu pasjonat, nie pyta o pieniądze, chce coś robić, chce coś zostawić po sobie. I to chyba jest najpiękniejsze w życiu. Wiecznie pełen zapału i energii Wojecki wychodzi z założenia, że ruch właśnie jest siłą napędową człowieka. Moje motto to jest takie turystyczne, związane z podróżami, z ruchem. Ruszaj się, bo zardzewiejesz. Balsamem przeciw rdzy jest dla Wojeckiego Grecja. Był pierwszym prezesem i założycielem Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Greckiej. W tej podróży przez życie to ujawnia się moja pasja. Zainteresowanie to każdy ma różne, a pasja jest wtedy, kiedy zgłębimy mocno temat. Także pasją mogę powiedzieć, że jest na pierwszym miejscu Grecja. Na wystawie, którą Wojecki żegna się z karierą wykładowcy, prezentuje publikacje, zdjęcia oraz liczne pamiątki ze swoich podróży. Hobby pana doktora są autografy zbierane w całym świecie, u różnych ludzi, u artystów, pisarzy, podróżników. To jest dla mnie taka bardzo ciekawa rzecz, dla której poświęciliśmy osobne gabloty. Wrażenia z podróży i publikacje Mieczysława Wojeckiego można oglądać w gmachu biblioteki Sulechowskiej Uczelni. W tym wydaniu Kroniki Lubuskiej to wszystko. Dziękuję za uwagę. Przed nami pogoda, sport i powiększenie, na które już teraz zapraszamy. Moim gościem będzie szef z lubuskich struktur Sojuszu Lewicy Demokratycznej, poseł Bogusław Wątor. To o 17.45. Tyle na teraz. Do zobaczenia.